Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński, bohaterem dzisiejszego filmu jest telefon, a właściwie smartfon GetNord Onyx. To jest dosyć ciekawy smartfon, bo jak widzicie po obudowie nie jest to klasyczne urządzenie, którego byście spodziewali się w moich rękach. Jest to telefon dla osób bardzo aktywnych, które rzeczywiście zwykle boją się o swój telefon. Zacznijmy może od tego, co znajdziemy na zewnątrz. Na zewnątrz znajdziemy dosyć ciekawą obudowę, wzmacnianą właściwie ze wszystkich możliwych stron. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy różnego typu zaczepy metalowe, elementy, guma, pełno śrubek. No to powoduje, że telefon już jak na niego patrzymy, to sprawia wrażenie rzeczywiście odpornego na wszystko. Myślę, że producent nawet nie musiał umieszczać informacji, że on spełnia bardzo rygorystyczne standardy IP68, co oznacza, że można go nie tylko zalewać pod wodą, można go używać, ale również możemy nim rzucać, tak? Czołgiem bym po nim nie przejeżdżał, ani ciężkim samochodem, ale ludzie różne rzeczy z tymi telefonami robią. Mnie poproszono, żeby jednak się ograniczyć do jakichś takich prostych testów. I powiem wam szczerze, że bałem się nim rzucać z prostej przyczyny. Mianowicie, jak ten telefon upadnie, to może wam coś poważnie uszkodzić. Może się wbić w płytki i spowodować, że pękną. Może wywołać dziurę gdzieś u was w panelach podłogowych, więc jest to telefon, którym raczej się nie rzuca, szczególnie, że jego waga jest naprawdę konkretna. To jest bardzo ciężki, bardzo masywny telefon. No ale przejdźmy może do tego, co na tej obudowie znajdziemy. Przede wszystkim znajdziemy kilka fizycznych przycisków. Po jednej stronie przyciski głośności, głośniej, ciszej, a po drugiej odblokowanie i wyłączanie telefonu oraz przycisk auto, tak został nazwany. To jest przycisk, który domyślnie jest przypisany do funkcji SOS, która powoduje, że telefon dzwoni pod wybrany numer i wysyła zdefiniowanego SMS-a pod ten sam numer, czyli bardzo szybko możemy powiadomić kogoś o potrzebie udzielenia nam pomocy, ale możemy przypisać ten przycisk do dowolnej innej funkcji w telefonie. Wybór jest naprawdę spory. Ja sobie tutaj ustawiłem aparat fotograficzny, bo aparat fotograficzny w tym telefonie jest bardzo dobry. W tym telefonie mamy do dyspozycji aż 8 megapikseli i lampę błyskową. Mamy też aparat z przodu do robienia selfie. I bardzo się zdziwiłem, mówiąc szczerze, tym aparatem. I za chwilę do tego aparatu wrócę, bo chciałbym skończyć opowiadać, co jest w obudowie. Mamy tutaj takie dwie klapki. Wszystko w tych telefonach GetNorda jest zabezpieczone. Jeżeli chcecie zobaczyć recenzję poprzedniego GetNorda, którego używałem, to zerknijcie tutaj na kartę z boku. Macie poprzedni film o ich telefonie, takim klasycznym nie-smartfonie. I teraz tak, tutaj pod tymi klapkami znajdziemy kolejne klapki. Ja teraz nie będę wysuwał, bo mam włożoną kartę SIM i telefon jest uruchomiony. Ale za oczywiście pomocą takiego magicznego urządzenia możemy wyciągnąć tacki. W jednej tacce jest miejsce na kartę microSD i w drugiej tacce też jest microSD. Tu jest napisane nano i to jest błąd producenta, ponieważ to nie są karty nano SIM. Ja próbowałem swoją kartę nano włożyć i no nie ma jak. Za to karta microSD spokojnie się mieści w jednej tacce razem z kartą SIM, a w drugiej sama karta SIM. Obie karty pracują oczywiście jednocześnie. Telefon obsługuje 4G, więc mamy bardzo szybki internet. Mamy oczywiście Wi-Fi, Bluetooth, NFC, akcelerometr. Mamy właśnie wszystko to, czego byśmy oczekiwali od dobrego smartfona. Co ciekawe, ja nie miałem przez czas testów żadnych problemów z wydajnością tego telefonu. Każda aplikacja działała w mgnieniu oka, bardzo szybko się uruchamiała. Bardzo fajnie naprawdę się tego telefonu używało. To jest czysty Android 5.1, więc trochę staruszek, ale naprawdę używa się go bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Możecie zobaczyć, tu jest takie klasyczne menu, klasyczny wygląd Androida właśnie 5.1. Więc naprawdę pod względem używalności, jeśli chodzi o Androida, to ja jestem w szoku, co ten telefon potrafi. I tak, gdyby nie był taki ciężki i taki masywny, to powiem wam szczerze, że używałbym go codziennie. W sensie włożyłbym swoją kartę i rzeczywiście chciałbym go używać, bo to jest taki
telefon, jeżeli jesteś aktywną osobą, ja akurat nie jestem, to chętnie byś go używał. Dodatkowo zobaczcie, co jest w zestawie z tym telefonem. Możecie sobie zapiąć go gdzieś do paska, jeżeli macie ochotę. Tylko tutaj niestety się nie mieści, więc trzeba jeszcze jakiś sznurek zastosować. Ale taki bajer ładny producent załączył. O, tu jest taki sznurek, który spokojnie właśnie można do telefonu przymocować i na niego taki karabinczyk zamocować. Więc fajny patent, coś ekstra producent od siebie dał. Mamy oczywiście w zestawie kluczyk do wyjmowania karty SIM i mamy adapter z właśnie nano na micro SIM. Także producent zadbał o to, żebyśmy swoją kartę spokojnie do tego telefonu mogli włożyć. Obiecałem, że opowiem trochę o aparacie, bo ja jestem naprawdę w szoku. Zobaczcie fotki, jakie zrobiłem tym telefonem. To jest 8 megapikseli, więc może nie jest to dużo, ale nie jest to też mało, ale przede wszystkim jakościowo naprawdę jest super. Ten telefon oferuje takie same zdjęcia jak właściwie każdy inny klasyczny smartfon. Oczywiście nie jest to żaden high-endowy telefon, nie oferuje takiej jakości zdjęć jak nowe Galaxy, nowe LG, czy chociażby najbardziej topowe Lumie. Ale jest to telefon, który śmiało można polecić osobom, które wychodzą gdzieś w teren, aktywnie, nie wiem, uprawiają jakieś sporty i chcą zrobić zdjęcie z danego miejsca, to spokojnie ten Get Nord Onyx sobie z tym poradzi. Jeśli chodzi o jakość nagrań wideo, nie mam tutaj zastrzeżeń. Ma stabilizację optyczną niby, ale to jest stabilizacja raczej cyfrowa, bo nie sądzę, żeby producent rzeczywiście do takiego telefonu ładował stabilizację optyczną, ale działa dobrze. Rzeczywiście te drgania nie są jakieś duże. Zobaczcie sobie teraz ten przykładowy materiał wideo. Jeżeli szukasz więc mocnego, odpornego telefonu na wodę, na pył, kurz i na upadki, a do tego chcesz mieć smartfona, który Cię raczej nie zawiedzie, bo mnie nie zawiódł przez 2 tygodnie testów, to Onyxa od Get Nord mogę śmiało polecić. Naprawdę całkiem kawałek dobrego smartfona. Jeżeli film Ci się podobał, a wierzę, że tak, bo dotarłeś do końca, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, jeżeli chcesz czegoś się więcej dowiedzieć na temat tego telefonu. No i zostaw subskrypcję kanału. Do zobaczenia. Cześć! Tylko nie wiem, ile ma megapikseli. To jest problem. Ale zaraz się dowiemy.